Mały osiołek i jego przygody. W pewnej małej wiosce, otoczonej zielonymi wzgórzami i pachnącymi polami, mieszkał mały osiołek o imieniu Oskar. Oskar był najmniejszym i najsłodszym osiołkiem w całej okolicy, ale miał wielkie marzenia. Często spoglądał na odległe szczyty gór i zastanawiał się, co kryje się po drugiej stronie. Choć inne osiołki w wiosce były zadowolone z codziennych spacerów po pastwiskach, Oskar pragnął przygód. Pewnego ranka, gdy słońce wschodziło nad horyzontem, Oskar postanowił wyruszyć w podróż. Był przekonany, że czekają go niezwykłe przygody. Zabrał ze sobą tylko mały plecak wypełniony świeżym sianem i wyruszył w stronę gór. Po kilku godzinach marszu dotarł do lasu, który był pełen wysokich drzew i śpiewających ptaków. Oskar był zachwycony tym, jak wszystko było inne od jego rodzinnej wioski. Kiedy szedł w głąb lasu, nagle usłyszał ciche piskanie. Zaintrygowany, podążył za dźwiękiem, aż natrafił na małego zajączka, który zaplątał się w krzaki. Hej! Co ci się stało? Zapytał Oskar, pochylając się nad zajączkiem. Pomocy! Pisnął zajączek. Wpadłem w te kolczaste gałązki i nie mogę się wydostać. Mały osiołek, nie zastanawiając się długo, użył swoich zwinnych kopytek, aby rozplątać gałęzie i uwolnić zajączka. Zajączek podziękował mu serdecznie, a Oskar poczuł dumę z tego, że mógł komuś pomóc. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Spytał zajączek. Wiesz, wyruszyłem na przygodę i szukam czegoś wyjątkowego, odpowiedział Oskar. Może wiesz, gdzie mogę znaleźć coś niezwykłego? Zajączek zastanowił się chwilę, po czym odpowiedział. Na końcu lasu jest ukryte jezioro, o którym niewielu wie. Podobno spełnia najskrytsze marzenia. Oskar był zachwycony. To była dokładnie taka przygoda, o jakiej marzył. Zajączek wskazał mu drogę, a Oskar wyruszył w stronę tajemniczego jeziora. Po długim marszu dotarł do polany, gdzie migotało błękitne jezioro otoczone wysokimi drzewami. Było tak spokojne i piękne, że mały osiołek na chwilę zaniemówił. Podszedł do brzegu, spojrzał na swoje odbicie w wodzie i cicho wyszeptał swoje marzenie. Chciałbym stać się silnym i odważnym osiołkiem, aby móc pomagać innym w ich przygodach. Nagle nad jeziorem pojawił się blask, a woda zaczęła lekko falować. Oskar poczuł ciepło w sercu i zrozumiał, że jego życzenie właśnie się spełniło. Choć nie urósł ani o centymetr, poczuł w sobie nową siłę, siłę odwagi i serca. Z uśmiechem na pyszczku, mały osiołek postanowił wrócić do wioski, by dzielić się swoją nową mocą z innymi. Na swojej drodze pomagał każdemu, kogo spotkał, czy to był ptak zraniony skrzydłem, czy owieczka, która zgubiła drogę. Od tego dnia Oskar był znany jako najsilniejszy osiołek, nie dzięki swojej sile fizycznej, ale dzięki odwadze i sercu, które pokazał w każdej swojej przygodzie.